Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kurde, zaś dziś dzwoni. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Spoko, ale na chwilę obecną raczej wolałbym w ogóle siema, jestem ja, siema, elo, dobra, super. Teraz myślę albo iść do tego terapeuty i zobaczyć, co by w tym było ciekawego, albo pojechać do Lestera na misję, bo chcę go odwiedzić. To jest teraz bardzo ciekawa decyzja. Ale ciekawi mnie teraz fabuła, zarówno pod względem samej fabuły gry, jak i pod względem tej mentalnym postaci, więc wydaje mi się, że możemy spróbować odwiedzić terapeutę, a później podjechać do Lestera. Jestem ciekaw, co by... Albo wiecie co, albo nie, najpierw pojedziemy do Lestera, a potem jeżeli nie potrwa to jakoś strasznie długo, to pojedziemy sobie do tego terapeuty. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Najpierw pojedziemy do Lestera, a później po misji już może spróbujemy odwiedzić terapeutę. Wyłączam radio, bo nie lubię tego. Rady, ale słuchajcie, będzie ciekawie, jak mówi, że rezygnuje z emerytury, jak mówi, że swoim do starego kumpla do Lestera. Ja powiem wam szczerze, cały czas jestem z tą fabułą teraz na bieżąco zainteresowany, bo ja nigdy nie miałem okazji obejrzeć sobie tej gry, bo nie chciałem sobie jej spoilerować, bo wiedziałem, że kiedyś tam się zbiorę, żeby przejść, no i chyba nadszedł w końcu ten dzień. Chyba nadszedł w końcu ten dzień. Tak więc nie mam bladego pojęcia, co się dalej wydarzy. I to jest super, to jest genialne. Spróbujemy sobie ją przejść całą. Wydaje mi się, że nie będzie to dla mnie jakimś strasznym problemem. A gra jest bardzo ciekawa, bardzo mnie ta fabuła interesuje, co się stanie dalej, naprawdę przyjemnie się gra, tak więc, o nie, tutaj, o nie, było, prawie się zabiłem normalnie, ale dobra. Ale naprawdę chcę potem wpaść do tego terapeuty, bo jestem naprawdę ciekaw, o co z tym chodzi. Dobra, zobaczymy tego Lestera, zrobimy misję, a potem ciśniemy do tego terapeuty. Bo chcę zobaczyć, jakby wyglądała ta rozmowa. Poczekajcie. Ok, wchodzimy do Lestera. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Hol się pozabezpieczał normalnie. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here, why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs?
by selling us little bits of plastic restricted access shit. Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Jedź do sklepu Suburban w Winewood. Ja pierdzielę z tym plecaczkiem. Ciśniemy. Gdzie ja zostawiłem samochód? Tutaj, dobra. Dobra. Tylko 2 km 300 metrów i jesteśmy na miejscu. No, uważaj jak przechodzisz przez jezdnię. Dobra, jestem ciekaw co się wykombinuje z tym Lesterem. Czy będziemy robić jakiś fajny napadzik, czy no bo pod takim kątem znam Lestera jednak, bo ja go znam bardziej z online niż z fabuły. Bo fabuły nie przechodziłem. No ale zobaczymy. Jeden 1,20, a ja przywaliłem w jakiś inny samochód i chyba kogoś zabiłem przez przypadek, ale to tam nie ma znaczenia, jedziemy dalej do sklepu Suburban w Winewood Hills. Hills. Dobra. No matter. Kurde, nie wiem, co mi się pierdzieli. Słuchajcie, nie wiem dlaczego. No matter, po prostu tyle. Jedziemy po prostu do tego sklepiku. I zróbmy, co nam każą. Mamy wejść. Nie ma cutscenki. Myślałem, że będzie cutscenka. Anyway, zróbmy co nam każą. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Kup sobie odpowiedni strój, luz. Coś, co by fajnie wyglądało. Dobra, weźmy to za 120 dolarów. A, i shorty, dobra. Powiem wam tak, to wygląda okropnie, ale... Good luck at the interview. Goodbye. To tylko... No uważaj jak chodzisz, no uważaj ziomeczku jak chodzisz. Bo nie wiesz z kim masz do czynienia. Nie odebrałem od Lestera. O nie. Co teraz będzie? Dlaczego ja od niego nie odebrałem? Dobra, niech będzie. No i po prostu jedziemy. Coś taka cisza nastała, ale nie wiem za bardzo o czym mam mówić.
Ciężko mi się mocniej wypowiadać. Mi się język dzisiaj plącze, co było już chyba słychać. Ale dobra, iść do tylnego wejścia. Genialnie, to już teraz chyba na piechotkę bardziej. Nie mam pojęcia, jak przeczytać nazwę tej firmy. Life Invader. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Idziemy za programistą. I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Gdzie chcesz, żebym poszedł i co, żebym zrobił? Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Dobra, mordo. Co chcesz, żebym zrobił? Mów. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. You've been added on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. And we scan. Scanning. O, w mordę. Ależ sobie gościu przerąbał. Very mini. No i pikabera. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Ten gość jest jakiś porąbany. Co? Dobra. A my tu mamy mu to podpieprzyć, czy co zrobić? Coś wybuchło. Dlaczego coś wybuchło? Czy tylko mi się wydawało? Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye now. Wyjdź z budynku. Wychodzę z budynku. Gdzie to było wyjście? Chyba gdzieś tu. I teraz tu i w lewo. Albo nie w lewo, tylko prosto i w lewo. O tu. No cię nie zatrzymał, chciałem mu podrąbać auto. Dobra, wypadł. Hey, Michael, hold on. I doomed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same.
Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Dobra, łuskaj się. Będziecie tam gadać o filmach, jak będzie czas na to. To jest pokój córki. A na dole. Dobra, na dole. Dobra. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Carroll. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons grade red alert world domination. Dobra. We have put a billion people's private data. Mamy do niego zadzwonić. Ciekawe, co się stanie. We've milked every penny we could in the process. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Security! Oh, Jesus! Whoa! Whoa! Oh, kurde. To się porobiło. Ukończono zaproszenie od przyjaciela. O kurde. Poczekajcie, bo nie ogarniam, co się właśnie stało. Zadzwoniliśmy do typa i mu wybuchł telefon przy głowie. Mamy następną misję u Franklina, ja się chcę tam czym prędzej udać, już mnie przestał obchodzić ten terapeuta, może kiedyś, ale normalnie... O, dobra, do Lestera dzwonimy się spytać o co Kaman. Lester, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey. My chyba mieliśmy wiedzieć, że to wybuchnie, ale jakoś tak nie słuchałem za bardzo, co mówił, ale dobra. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Ten, słuchajcie, przestał mnie obchodzić ten terapeuta, jestem strasznie ciekawy, co się będzie działo. Dalej jedziemy do Franklina, ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało i to zobaczymy w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.